Dzień dobry Państwu. Wszyscy tęsknimy za ukochanym Wilnem. To bardzo przykre, że z powodów epidemicznych nie mogliśmy się spotkać podczas tegorocznego Maja nad Wilią, ale nie poddajemy się. Nie ma bowiem takich okoliczności, nie ma takich przeszkód, które odłączyłyby nas od miłości do Wilna, odłączyłyby nas od miłości do piękna poetyckiego słowa. Dlatego jesteśmy razem w przyjaźni, jesteśmy razem duchem, jesteśmy razem siłą naszej nadziei, że jak najszybciej zobaczymy się znowu wszyscy podczas kolejnych spotkań poetyckich, podczas kolejnych powrotów nad Wilię, podczas kolejnego Maja nad Wilią. Tymczasem trwamy, czuwamy, jesteśmy i w formie online wracamy jesienno-zimowymi drogami z poezją nad Wilię. Tym bardziej cieszę się i dziękuję, że mogę Państwu zaprezentować także swój wiersz. Wybrałem jeden utwór z tomiku, który dopiero się ukaże, który aktualnie trafił do redakcji i mam nadzieję, że będzie opublikowany już w pierwszym kwartale przyszłego roku w serii Biblioteka z nad Wilii w Wilnie. Pierwsze, co pamiętam. Gołębie skrzydłami rysowały łuki po niebie. Jeden z nich zatrzymywał się, podlatywał na poddasze przed okno, stukając o parapet, zaglądał do środka. Co rano ogrzewałeś się przy prawdziwym piecu sprzed wojny, a ojciec pilnował, by ciepło domowego ogniska nie stało się pożarem. I jeszcze był strych, wielki jak świat, skrywał tajemnice, dopóki nie odkryła ich matka, odsuwając rozwieszone pranie i zapalając światło. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w ukochanym Wilnie.